No cześć, a wiesz, że wszystkie te choroby, które znasz, zostały wymyślone, żeby nas obciążyć tym wszystkim. Nie zostały zdiagnozowane. Została stworzona cała historia tych chorób, żebyś uwierzył w to, że one istnieją. Pierwsze zalążki tych wszystkich chorób dostajesz podczas pierwszych szczepionek, jak się urodzisz. Potem kolejne. To jest naprawdę wielkie kłamstwo, z którym się zmierzamy na co dzień. Miałeś, co tu przychodzić? Musisz się przytulić. Znam wiele dzieci, które urodziły się już na nowej ziemi, czyli w domu, bez żadnych szczepień. Mają teraz po 10 lat, po kilkanaście lat i nie chorują, nie chorowały na nic. Rozumiesz? Na nic. Nawet kataru nie miały. A ich matki, ojcowie oczywiście, owszem, chorują. To po pierwsze. Po drugie, to wszystko jest po to, żeby tylko czerpać z ciebie korzyść. Jesteś niewolnikiem, który tworzy coś, realizuje jakiś plan, ale musi zapłacić pańszczyznę swojemu panu. I teraz, żeby to jakoś załatwić, trzeba było wymyśleć choroby. Bo to jest najprostszy sposób, żeby dostarczyć pieniądze do, nie wiem jak to powiedzieć, światowego kłamstwa, zwane iluzją. Co, nie zastanawiacie to? Wiem, dużo będzie pewno komentarzy dziwnych. Ale to jest wasze życie, słuchajcie. Bo teraz pomyśl sobie to, że cokolwiek po prostu zażywasz, nie wiem, jakiś suplement, cokolwiek jesz, cokolwiek spożywasz. I jest cała historia o tym, jak to jest bardzo złe i niedobre. A okazuje się, że w momencie, kiedy spożywasz to, to twój mózg już wie, że to jest coś bardzo niedobrego. I tak zareaguje twoje ciało. Będzie niestrawność, będą problemy. Tego się nie da wyplenić. My jesteśmy do usunięcia, do wykasowania jesteśmy. Całe pokolenia ludzi do usunięcia, rozumiecie? To jest smutne, ale prawdziwe. Prawie 100% ludzi trzeba usunąć. Bo są zakażeni nieprawdą, kłamstwem. No bo jak inaczej to nazwać, skoro uwierzyliście w raka, we wszystkie choroby i chorujecie na to. I dźwigacie ten garb wszystkich chorób. Cukrzycę, raka, wycinacie sobie powoli wszystkie najważniejsze narządy, które są wam potrzebne, które tylko było podejrzenie, że jest stan zapalny jakiś, ale wy już wycinacie, bo chirurg jest gotowy na to, żeby to wyciąć. A potem się dziwicie, że wasza gospodarka hormonalna źle działa. Jak wam zabraknie chociaż jednego organu, to już się dzieją cuda. Już się dzieją problemy w organizmie. Ja już miałem tutaj wiele rozmów na temat, jak się wyleczyć z raka. I nie dało się po prostu rozmawiać z tymi ludźmi. Ci ludzie są tak zaprogramowani poprzez te wszystkie maszyny, które zostały stworzone do wykrywania raka, poprzez to, że oni wierzą w to, że to jest nie do uleczenia. Oni po prostu muszą umrzeć. Serio. Ja też. Bo ja też się nasłuchałem dużo rzeczy. My wszyscy jesteśmy do wykasowania. Nastąpi kolejny reset. Będzie nazwana, nie wiem, wojna na Ukrainie, to raczej to chyba nie to. Ale w 30 roku ma być wojna, która usunie nas wszystkich z tego świata. Już są przygotowane nowe klony. Także spokojnie, no problem. Nasze DNA zostało zebrane podczas 20 roku, 21 roku. Także całe DNA zostało już zebrane, sklasyfikowane, podzielone. Nowe klony dostaną nasze DNA. Już to się zaczyna. To będzie nowa cywilizacja. Coś całkiem nowego. Nie wiem, w jaki sposób będzie na zarabianie pieniędzy dla
dla władców iluzji. Ale myślę, że podobny. No i tyle właśnie chciałbym powiedzieć wam. Dalej sobie żyjcie w tym pięknym piekiełku, tak jak ja. Tylko starajcie się bawić tym wszystkim. I nie wierzcie poważnie we wszystko. I na bank wyłączcie wszystkie media. I nie słuchajcie żadnych opowieści o chorobach. Żadnych opowieści o jakichkolwiek... Teraz wyskoczyło mi jedno słowo. Po prostu żyjcie. Bo dni są właściwie policzone. Dlatego jak masz coś zrobić, masz jakieś marzenia i od dawna czekasz, żeby coś zrobić, to zrób to teraz. Bo teraz jest na to moment. Później już nie będzie na to żadnej możliwości. Już tu nie wrócisz, żeby naprawić to wszystko. Zresztą jeszcze coś innego muszę ci powiedzieć. To cię dokładnie zgasi. No, takie kłamstwo jest straszne. To, co cię otacza, to twoje ciało jest nieprawdziwe. Wszystko jest takie nieprawdziwe. Wszystko jest iluzją. Ale taka piękna, autentyczna iluzja, że nawet chorujesz i umierasz. No. Wszystkiego dobrego. Kocham cię. Szanuję cię. I mówię ci prawdę. No. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Hej.